skuter zaparkowany na parkingu specjalnie dedykowanym dla klientów restauracji, bo znajdujemy się już tutaj na terenie hotelu. Tam są jakieś takie klatki. Idziemy zobaczyć jeszcze może, co tam jest, zanim pójdziemy do restauracji, bo restauracja znajduje się z tamtej strony, ale tutaj jest parking, tu w ogóle jest cały obiekt hotelu, do którego w sumie przyjechaliśmy i do tej restauracji. No i właśnie tu są jakieś klatki takie, tu widziałem jakieś ptaszki. O nie, tu są w ogóle jakieś kury, koguty. O jacie. Są kury i koguty, ale nie mam za bardzo wam jak pokazać, bo... Ale ptaki też, patrzcie, się przyleciały te. Patrz, jakie śmieszne. Zaraz mnie dziownie w palucha. Ej, mała. Dotykam. Ja. Właśnie, widziałem je. Przed chwilą, tylko jak przyszedłem, zobaczyłem kury, to mnie to zmyliło. Myślę, w oczach mi się mieni, czy co, że widziałem papugi, a tu kury, kury z papugami. A ta ma jeżyka. Ta ma dobrego jeżyka. Dobra jest. Chciałabym się dziobnąć, no. No i właśnie, więc tu mamy jakieś kury, papugi, jakieś dziwne rzeczy. No i dobra. Bardzo fajne miejsce, zobaczcie, jak fajnie zielono, cisza, spokój, pięknie, kurczę, tak bujno, zielono, taka dżungla wręcz, bym powiedział. Papugi lecą do ludzi, tutaj w ogóle, co oni tu mają? Co to za tereny jakieś takie, patrzcie się, tu jakieś takie murowane, okrągłe silosy, bym je tak nazwał, woda w środku, rybek nie za bardzo, nie widzę za bardzo, żeby to były jakieś rybki, kwiaty w każdym bądź razie, bardzo dużo kwiatów, garden. Cottage garden. Jakiś ogród taki tutaj. No ładnie pachnie, naprawdę. Bardzo ładnie pachnie. Wow. A tam papaje rosną. Tam jeszcze coś innego, coś innego, coś innego. Kurde, jaki ogród. Dorka, chodź zobaczysz, jaki ogród. Tutaj. W ogóle tu papugi mają. I te papugi bardzo chętnie lecą do ludzi. I można sobie paluszkami papugi podotykać. Chodź sobie zobacz. Wejdźmy jeszcze tutaj, tu takie huśtawki. Dwie takie. Okej. Okay. Idźmy dalej jeszcze zobaczmy, co oni tu jeszcze mają. Tu w Tajlandii ogólnie to jest tak, w ogóle chyba tutaj w Azji, tam na Filipinach, czy tutaj w Tajlandii, to jest tak, że idziesz gdzie chcesz, tak idziesz do kogoś, normalnie wchodzisz na posesję. To nie Ameryka, że ktoś zaraz wyjdzie ze spluwą i będzie ci groził, że ej, gdzieś ty mi tam wlazł na moją posesję. Co to? To jest chyba groszek jakiś taki. Tylko to jest Azja. Tu wszystko można. Rób co chcesz. Wolny kraj. Tajland. Wolny kraj. No i tutaj, tu mają jakiś taki ogród. Tutaj to ja nie wiem, co to jest. Koperek rośnie, czy co? Jakiś przerośnięty koperek? Nie wiem, no to jakby to ja bym go to chętnie skroił, po ziemniakach posypał. O Jezus, ja ziemniaków już 7 miesięcy nie jadłem. 7 miesięcy jesteśmy obecnie w Tajlandii bez przerwy żadnej. Nigdy żeśmy się stąd nie ruszali, ale później też coś mamy w planach popodróżować. A tam jakie wielkie papaje, patrz jakie tam są papaje wielkie. No takie małe drzewko, takie ogromne papaje. Jacie. Pachnie jak ten, na działkach. No tu pachnie jak na działkach, ale tam wcześniej tak ładnie kwiatami pachniało. Ej, chciałem się zapytać, czy tam ten skuter ma być na zarożu? Może być tak jak jest. Patrzcie jakie to... Dobra, no, ja, bo tam nikt bez kluczyka tego nie przekręci. A siedzenie jest zamknięte. Jakie tu wielkie papaje, patrzcie na to. A w ogóle to w Tajlandii to nie trzeba się bać, bo my często widzimy skutery z zostawionymi kluczykami w stacyjkach, także w ogóle masakra. Patrz, jaka wielka papaja. Jaka wielka papaja. Ja nie widziałem takich wielkich papaji nigdy na sprzedaż. Dora, ja nie widziałem nigdy takiej wielkiej papaji na sprzedaż. To jest hit jakiś. Patrz, tutaj taka malutka. Cyk, taka malutka. O, tu oko wielko. Ja naprawdę nie widziałem takiej. A może, to może są jakaś inna odmiana. Ja nie wiem, ale przecież ona jest taka ogromna, że ja nie widziałem nigdy takiej wielkiej papai, żeby do zjedzenia żółta taka... Żółta, pomarańczowa, czerwona papaja. Ja nie, ale tamte one są bardziej raczej takie cienkie, a długie. Ale co? Może to są właśnie te kabeże. Cabbages? Kapusty. Papaja jakby kapusta. Ale patrz, jaki oni tu w ogóle mają wielki teren, co? Co oni tu jeszcze mają? Patrz, tam jakieś chyba te... Patrz, tam króliki są! Serio? Króliki, no! Patrz, tam kicają króliki. Białe króliki.
A tam! No, białe króliki. Ja cieszę, królików w Tajlandii nie widziałem. Co oni tu w ogóle mają? Jakąś taką fosę. Woda tu taka, jasadzawka jakaś. Fuj, brudna bardzo. Pa, tu chyba ten. Pa, szczypiorek. Szczypiorek sobie normalnie rośnie. Jacie. Gdzie ty tam włazisz? Zrobić zdjęcie królikom? O jacie, jakie miejsce. No dobra, filmik miał być o restauracji, ale na razie jest o ogrodzie. Ale zaraz pójdziemy do restauracji, tylko musimy przejść przez cały ten ogród z powrotem. Tutaj, ja cię kręcę. Gdzie myśmy tu weszli? Co to za miejsce w ogóle? Patrz na to. Jakie miejsca odkrywamy tutaj w Pattayi. Nie spodziewałem się takich rzeczy. Idziemy do jakiegoś jeszcze ogrodu. Kurde, już mieliśmy iść do restauracji, a nagle żeśmy zauważyli jakieś znaki przejścia dziwne. Idziemy do Vegetable Garden, czyli vegetable, no to przecież warzywa. Warzywny ogród jakiś. A tu może będą rosły jakieś marchewki albo coś? Buraki? Cebula? Ziemniaki? Czy coś w tym stylu? Ja nie wiem. Banany. Banany? Banany to warzywa? Patrz, jakie tu ławeczki są. Patrz, Dora. No. Co to za ogród jakiś? O, ale ptaszki ładnie. Tam jakiś taki dziwny odgłos. Ptaszki ptaszkami, ale ten jeden taki. No. O, ale fajnie, że się tam podśpiewuje. Golden shower. Golden shower? Golden shower. Shower to prysznic, a golden to złoto. Złoty prysznic? Nie wiem. Banany. O, ten dźwięk tego ptaka. Przepiękny. Jakie ogrody. Pomalował ktoś drzewo. O, tam poszedł ten ptak. Taki brązowy. Ale miejsce. O, durian. O, to nie durian, nie, to jackfruit. To są jackfruty, bo one nie mają tych dużych kolców. Tu jackfruty rosną, drzewo jackfrutowe. Tam jakieś spadły na ziemię. Co to było? Co to było za dźwięk? Co? Sorry, co? No bo żaba gdzieś. Jaki dźwięk? Fuj, jakie to są dźwięki. Byśmy gdzieś w jakiejś dżungli w nocy byli. Na safari. Dora, jak na safari, co? Wow. Patrzcie na to, tam jakieś takie schodki. Tu taka brudna woda, sofa taka jakaś. Tutaj. Co tu się dzieje w ogóle? Jaka zielona woda. Ale syf. Ale to tam kit z tym syfem, ale jakie tu piękne ogrody są. Jacie. Co za miejsce jakieś w ogóle. Ale czad, tu się tam ciągnie jeszcze i ciągnie, ja pierdzielę. Dora, przecież to się tak ciągnie jeszcze tam kawał drogi. Patrz, tam jeszcze i tam. Tam coś idzie, wiewiórki. Wiewiórki? A, to po drzewach skaczą, no widzę, no. Wygląda jakby tu właśnie kiedyś można było wejść. Ja nie wiem, co, po co to w ogóle tu takie schodki porobione z tej strony, z tej strony. Tu w ogóle takie, żeby sobie usiąść tak jakby, czy coś. Ale to już jest nieczynne, zdecydowanie. Chyba, że w porze mokrej, jak pada dużo deszczu, to może wypełnia się tutaj to wodą. Kto wie? Nie wiemy. Nie byliśmy tu w porze mokrej. Teraz jest zdecydowanie... są największe upały, najwyższe temperatury. Są te jabłka, co na pukę nam ten koleś kiedyś dawał. Lost apple. Lost apples, no? Lost apple. Takie. No. Tam w ogóle sobie coś siedzi. Na ławeczce. W telefon patrzy, jak zresztą wszyscy Tajowie tutaj. Ja pierdzielę, jak oni tutaj normalnie w tych telefonach są zamiksowani. Ja spędzam dużo czasu na telefonie, ale oni to biją wszystkich na łeb. To chyba nie jest, Dora, chyba już ten. To już chyba nie jest teren hotelu, co? Nie, jak myślisz? Nie mam pojęcia, wiem tylko, że jest komary. No, komary, no. Komary tutaj, no. Hello! Hello. Patrz na to, Dora. Patrz, co tu jest. Tu jest taki normalnie ten, węgiel drzewny. Taki węgiel drzewny, patrz.
w kwiatkach węgiel drzewny. Może by lepiej rosły jakieś. No nie wiem, o Boże, tu jest czarnych mrówek. Jocie. One tu wszędzie są. Po całej... Jo, ile tu jest mrówek wszędzie. O jacie, zaraz mi na buta wlezą, mi do nogi i pogryzą mnie, stąd idę, stąd. Dobra, idźmy w końcu do tej restauracji. Jest strasznie gorąco, tu nie ma w ogóle wiatru. Tu w ogóle nie ma powietrza. Jest tak gorąco, że już mam całe czoło mokre. Wow. Ale fajnie, że tu przyjechaliśmy. Patrz, taka wielka Pattaya, nie? Takie wielkie miasto, wieżowce, syf, normalnie skutery, samochody, spaliny, coś tam. A tu nagle taka dżungla, a tu wyjeżdżasz... W Pattaya jest wszystko. No, w Pattaya jest wszystko. No. Tu jest. Wyjeżdżasz 5 minut, no tam 10 skuterem. Nie, no zależy skąd, no. My z tej dzielnicy samej, no to nie tak daleko skuterem. I nagle trafiasz w takie ogrody jakieś. O, ale patrz, ktoś tu ma jakiś mieszka, tu ma balkon, to ma ciszę i spokój jak nic. No, odgłosy. Ptaszki. O, patrz, tam właśnie wiewiórka łazi. No. No, a w ogóle wiewiórek tu jest bardzo dużo. Jak ja chodzę na kroki, to wiewiórki to codziennie widzę. No, jeszcze tu, to zobaczcie, gdzie tu jeszcze można iść tam. Coś tam pozwiedzać, jeszcze by tu można było. Czekaj, bo jeszcze żeśmy po drodze jakieś takie dziwne miejsce znaleźli. Taką wiatkę jak gdzieś na jakimś Zanzibarze. Z takich jakichś tutaj liści, palmy. Tak zrobiony. Krzesełka, stoliki. Kurde, nie wiem, jakieś dziwne miejsca. Ale tu już idziemy w stronę restauracji. Tu w ogóle parking, samochody stoją. A my tam. No idziemy do tej restauracji, bo ona znajduje się na samej plaży, a słońce już dosłownie zachodzi, jest za 10 minut 6 godzina, za 10 6 i zaraz zajdzie słońce i nawet zachodu słońca nie zobaczymy, ale widać, że jeszcze mnie tutaj oświetla, jeszcze słońce jest, jeszcze zachód zobaczymy, bo jest bezchmurne niebo, jak ostatnio w Pattaya praktycznie codziennie, przez ostatnie 2 miesiące, jak tu jesteśmy, bite 2 miesiące, każdy dzień słońce, 40 stopni, 40 stopni, 40 stopni. O, już jesteśmy bardzo blisko, idziemy. Tutaj tak, w Tajlandii często w hotelach, gdzie trzeba gdzieś tam kawałek podejść, są takie właśnie meleksy, że bez problemu wychodzisz sobie z pokoju, wychodzisz sobie po prostu, o patrzcie jak pięknie wygląda, wychodzisz sobie i... Hello. Welcome. O, zobaczcie, co to są mili ludzie. No, to nie było oszukane. Takie uprzejmość. No nie, no zobacz, o właśnie oni teraz sprzedają tego meleksa. O. No i gość ich tam gdzieś podwiezie, po prostu wywiezie stąd z hotelu. O, tam jest exit. A my właśnie idziemy do restauracji. No i tu jest naprawdę bardzo fajnie. Tu są bardzo mili ludzie. I właśnie teraz wchodzimy do restauracji. Zobaczymy, czy tutaj naprawdę chodzi o tą kapustę, czy o coś jednak innego. O, tam skaczą po drzewach. Kurde, ja pierdzielę. No, wiewiórek jest mnóstwo. Ej, a tam co? Kapusta? Nie, tam jakieś kurczaki, jakieś roślinki w wodzie. A my idziemy w stronę plaży, w stronę słońca, w stronę restauracji, ale już właśnie jesteśmy na terenie już restauracji. Jesteśmy już na terenie restauracji, idziemy. Zaraz zobaczymy. O, tam już są znaki. Restaurant. Dobra. Ktoś tam się schował za krzakami. Ale klimat jest konkretny. No. Kurde, jakie wąskie ścieżki, takie mega zarośnięte, takie lampy eleganckie, klimatyczne. No mega to wygląda, pierdziele, będziemy zaraz stąd wracać po ciemku. No, taka panterka. Idziemy. Ale ktoś, kto sobie też tutaj ma jakieś takie domy, mieszka, to ma konkretnie tutaj. I tutaj taki widok tam, no. Nie, tu jakiś basen jest, Dora, patrz. Tam w ogóle jakiś kozacki basen. Jakie miejsce. Villa 3. A, bo to ten hotel ogólnie. To jest teren tego hotelu. Tu takie rzeczy możecie sobie przeczytać. Hotel guest only. A, tutaj tylko dla gości hotelowych. Czyli my, jako jesteśmy goście restauracji, to akurat nie jest dla nas miejsce, ale... Ale kozacko, jak tu egzotycznie, jak tu pięknie, jak tu po tajsku.
taka, kurczę, tajski Phuket, a nie Pattaya, wielkie miasto. Gdzie mi ta Dora znikła? Dobra, idźmy dalej, sprawdźmy, co tu się dzieje. O, jest Dorka. Jak tam? Dora robi wielkie miny. Gdzie idziesz? Tak, a bo to może jest taka zwykła restauracja hotelowa. Aha. O, ale tu jest pięknie, ja cię kręcę. Patrzcie na to, woda, morze, zachodzące słońce. Tam restauracje jakieś takie. Ale tu jest pięknie. Cieplutko. Wręcz gorąco. Godzina 18. Gdzie te cabbages and condoms? Czekajcie, no zaraz gdzie się znajdziemy, bo tu teraz akurat wychodzimy z obiektu, więc to nie jest tutaj. Tu jest plaża, na którą kiedyś już nieraz przyjeżdżaliśmy sobie. To znamy tą plażę. Bardzo fajna plaża. O, piękne słońce, ale to wygląda. Na wprost nas jest wyspa Koh Lan. Byliśmy na tej wyspie. Jak ktoś chce zobaczyć, jak ta wyspa wygląda, to może zobaczyć kilkadziesiąt filmików wstecz, kiedy tutaj byliśmy w październiku, w listopadzie. To pokazywaliśmy, bo byliśmy wtedy na tej wyspie, pokazywaliśmy na filmiku, jak tam jest. Także jak nie chce wam się szukać na kanale, to tutaj teraz wam się wyświetla ten filmik. Możecie sobie w niego kliknąć i przejść do tego filmiku, ale możecie też to zrobić na końcu tego filmiku. Zobaczyć tu podlinkowane inne filmy, które są.